Ale jak ktoś mi mówi, tak jak mój kolega, którego pozdrawiam bardzo, super, wiesz, mówi, że no wiesz, ale ja jestem jednak z pokolenia seniority, nie? To ja na przykład myślę sobie, nie, w sensie super, miło, ale chodzi mi o to, że ja nikogo nie obrażam, tylko mówię, że wiesz, ta seniority to super beat, fajny sample Olivia Newton-John, taki sample, jakby no i to było fajne wtedy, super to się rymowało. Ale na Boga, no, jesteś mokry jak Bonakła, no, człowieku, Tak, no, ja przecież też to się jest, zawsze kurde. zastanawiałem wtedy, jak reaguje dziewczyna, jak zareagowałaby dziewczyna, gdyby do niej powiedzieć, że jesteś gorący Nie, jak plaże w Loret na nie, przykład. no, No wiesz, come on. bo to jest jakaś zabawa słowem, która wtedy nie raziła, wydaje mi się, wręcz nawet, bo pamiętam jakby odbiór tego kawałka, taki jeszcze nawet sprzed premiery albumu, nie, w towarzystwie jakimś, insight taki. No to nawet wiesz, ja oczywiście w to mi graj, bo ja po to trochę robiłem. Ja lubię, jakby, lubię rapować do płci pięknej. I lubiłem zawsze. I wiesz, i no jakby taki odbiór, że te dziewczyny, o kurde, wiesz. Yeah, nice. No to ja siedziałem i tylko proszę mówić, nie? Jasne. Ale no kurde, no przecież na Boga, no ten tekst to jest jakiś, no, fatalna sprawa. Oczywiście, no, śmiejmy się z tego, grajmy to nadal na koncercie, no to jest jakiś znak czasów. I fajnie, ale no, no ludzie, no. No to tak, to jest docenienie tego, co się robiło kiedyś, to jedno, ale rzeczywiście, jeżeli wiąże się to z wywyższaniem tego, co robiło się kiedyś względem tego, co robi się teraz, to No. jest to mega irytująca rzecz i to jest motyw, który wraca i u chłopaków z Molesty, Zawsze, i tak. u TDF-a. I ja się nawet wkurzam, jak ktoś mnie łapie i mówi, że są fantastyczne felietony w Ślizgu, świetne teksty w Klanie. Człowieku, ja kilkanaście Bo to lat dotyczy i każdego, kto szepotem. cokolwiek uprawia, jaki zawód wystawiony na, wiesz, na jakąkolwiek opinię, tak? No, to dotyczy zawsze każdego wtedy, no bo jakby, wiesz, to musi być irytujące, bo jak jesteś w ogóle, stajesz się więźniem w ogóle jakiejś opinii, że tamte, że, to tak jakbyś nie zrobił nic później, wiesz, no. No ludzie, no, każdy z nas zrobił multum rzeczy, no i wydaje mi się, że to nie jest też tak, że tamten album to był jakiś kultowy, a później to było sam shit.